Witam. Dzisiaj chcę pokazać kolejną ciekawą roślinkę. Wygląda trochę jak choinka. Oczywiście choinką nie jest. Potoczną choinką oczywiście. Bo nie ma czegoś takiego jak choinka. To jest potoczna nazwa, więc tak, przedstawiam dzisiaj Wam araucarię chilijską. Czyli igława chilijska. Występuje w Nowej Zelandii, w południowej Ameryce, ogólnie na południu półkuli, w takich dość chłodniejszych regionach. Nazwa łacińska i to jest Araucaria araucana. Bardzo ciekawa roślina, dość mrozoodporna. Dużo ludzi wcześniej je uprawiało w Polsce, nie wszystkim przetrwała zimy, nie wiem, po minus 20 kilku stopniach po prostu padała. No u mnie ta przeżyła, bo to, ja tą roślinę mam 2 lata. Prawdopodobnie kupiłem 2-letnią sezonkę, więc ona faktycznie teraz ma 4 lata od nasiona. Tak podejrzewam, że to po prostu jest, tak, z tego co wiem. Więc tak, pierwszy rok minus 22, nawet 23. W doniczce, w gruncie, osłonięta tylko folią, bez dogrzewania. Przysypana delikatnie tylko liśćmi. Pożółkła jej te igiełki, chociaż to nie są igły, ale pożółkły właśnie. Teraz pokażę Wam o tu. To są takie kolce bardziej, no bo właśnie ma bardziej kolce niż igły. One nie są okrągłe, nie są takie igłowe, tylko mają trochę trójkątny kształt. No, zobaczcie, o tu na górze widać właśnie dokładniej. Mają trójkątny kształt. I te igiełki, tak zwane, wyrastają na płasko w ten sposób. Więc mówię, u mnie przetrwała pierwszą zimę minus 22, w tym roku minus 19, w tym roku bez żadnego okrycia, tu tylko delikatnie dołem przysypana była liśćmi, to wszystko, o to wszystko co jest na wierzchu, bo liście były dotąd, to wszystko co jest na wierzchu. Stawię jeszcze aparacik. Dotąd były liścia, czyli ten tak jakby może pęd był faktycznie pod liśćmi, reszta była nad liśćmi, nad liśćmi po prostu, no, na wierzchu, bez żadnego okrycia i przeżyła minus 19 stopni bez żadnych uszkodzeń. No ja nie widzę żadnych na nich uszkodzeń. Ciekawa roślina, cały czas jest zielona, non stop jest zielona. Naturalnie występuje jako ogromne drzewo. W lasach o wysokości 800 do 1600 metrów nad poziomem morza. No, wystarczy jej do tak jakby uprawy zwykła ziemia, a tą glinę nie jest wymagająca. Obojętne pH. Sporo wody latem, na pewno sporo wody. Zima też, żeby nie była za bardzo sucha, tak powiem, tak, nie była wietrzna, więc jakieś, nie wiem, okrycia można zrobić. To do minus 20 prawdopodobnie wytrzymuje. Nie wiem, jak jest w opisach, nie pamiętam, trzeba poczytać. Przeżyła do minus 20, śmiało wytrzymuje, no u mnie przeżyła to minus 22, najwięcej, ale właśnie takie, mówię, czerwone naloty, jakby rdzawe, były po tej zimie, więc coś jej trochę uszkodzeń to zrobiło. Sezonki tej rośliny też nie są tanie. Możecie sobie zobaczyć na liście na necie, w jakiej cenie są takie rośliny. No to akurat się nie da pomylić z żadną inną. Więc jak wpiszecie Araucaria chilijska przez CH oczywiście, to zobaczycie jakie są ceny, jak wygląda. Można było kiedyś widzieć, nie wiem, u mnie przynajmniej były
takie tak zwane araukarie wyniosłe. To jest roślinka podobna z podgatunku tego samego. Ona była usuprawiona w doniczkach, w domach była kiedyś usuprawiona. Ta roślina w ogóle nie lubi mrozu, ta wyniosła. A akurat ta araukana, ona bez problemu znosi mrozy do minus tych 20. Warto uprawiać dekoracyjnie. Można próbować ją ubierać jako choinkę zimą na ogrodzie, po prostu udekorować ją lampkami, fajnie wygląda. Znajomy ze Szkocji właśnie tak robi, ma taką sporą, ma już około 2 metrów, ona może ma jego, to co on już ją ubiera. Ona teraz tak naprawdę to będzie coraz szybciej rosła. Ta sztuka powinna w tym roku przynajmniej 20-30 cm urosnąć w górę, więc bo już jest ukorzeniona. To jest jej pierwszy tak jakby rok, dosłownie rok minął w gruncie. Wcześniej była w doniczce, teraz już totalnie jest w ziemi, w gruncie, bez doniczki. Drzewo jest w naturze dość pokaźne, dość wysokie. Nie wiem ile dokładnie, ale myślę, że ze 20 do 30 metrów śmiało potrafi urosnąć. Gruby pień, okolice 40 cm średnicy minimum. Więc jest konkret drzewo z tego. Mam nadzieję, że już mi takie nie urośnie, bo nie będę miał co z tym robić. Ale jako małe to jest naprawdę fajne. Fajne, wiecznie zielone. Ma śmieszne szyszki. Kto chce szukać, są dostępne sadzonki. Teraz prawdopodobnie są droższe niż jak kupowałem. Ja kupowałem w dość niskiej cenie, jak na takie rośliny. A i nie dajcie się szukać na nasiona, bo też można się nadać nieźle nasiona. Lepiej jednak kupić sobie jedną taką sztukę, wydać tą stówę, półtory, dwie, ale jedną taką sztukę kupić i faktycznie mieć tą sadzonkę, bo nasiona mogą po prostu nie kiełkować. Te rośliny z nasion ciężko kiełkują, więc raczej lepiej nie kupować nasion. Chyba że rośliny, nasiona są na pewno świeże albo zbierane przez kogoś. I jesteście pewni, że ten ktoś zbierał je niedawno, tak? Że